Przyjaciel bliska na Zagramy w Risen, odcinek drugi. Wracamy, kontynuujemy naszą przygodę. W ostatnim odcinku nasz statek został zniszczony przez Tytana. Grzmi, dobrze. Wielki Inkwizytor uciekł, a my się rozbiliśmy. Tylko ja, czyli nasz bezimienny oraz Sara. Dobra. W poprzednim odcinku mówiłem, że Risen ma sporo elementów z serii Gothic. Wspominałem też o awatarze tutaj w lewym górnym rogu z twarzą bezimiennego. Geralt napomknął mi odnośnie kuszy, której awatar jest ten sam co w Gothiku 3. Oraz dodam jeszcze od siebie, że łuk ma też taki sam awatar oraz otwieranie zamku ma taki sam awatar jak czar w Gothiku 3 odnośnie właśnie otwierania zamków. No chyba tyle, nie? Dobra. Mieliśmy o to zapis, super. Troszeczkę mam przy głośno, postaram się ściszyć, o. Dobra. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Dobra, mamy tutaj złoto i... Zrobiliśmy która lecznicza. O ile mnie pamięć nie myli, tutaj gdzieś był dzik. A nie, to chyba nie tu. Nie, to jak dalej pójdziemy, to będzie. Na razie tutaj mam spokój. Staram się go zabić, ale no, nie będzie to na pewno łatwo. O, przestało padać, przestało grzmieć. You have a look inside, and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats turn up. Powiem, przyznam się szczerze, ludziska, że seria Risen, pomimo tego, że to dopiero drugi odcinek, strasznie miło mi się gra w tą gierkę, szczególnie, że oglądacie to wy, że mogę się z wami podzielić jakimiś tam swoimi, jak to powiedzieć, wspomnieniami odnośnie tej gry, odnośnie serii Gothic. Fajnie to wygląda, ognisko. Pniak. Dobra. Co tu mam? Piła. Przydaje się do cięcia drewna. Super. Nic takiego, ale warto wszystko zbierać. Oczywiście tak jak w serii Gothic możemy wchodzić w interakcję ze wszystkim praktycznie. Możemy sobie tutaj też usiąść. Możemy też sobie usmażyć coś na ognisku, ale na razie nie mam patelni. To zaraz się zmieni, ponieważ jest patelnia w tym domu. A tutaj grzybek. Muchomorek. Tutaj mam beczkę z wodą, ale to zaraz wam pokażę. Od razu beczka z wodą kojarzy mi się z Gothikiem 1, w którym w kolonii karnej. Znaczy w kolonii karnej. W starym obozie była taka beczka, do której bohater mógł się schować. Nie wiem, co miało to, co miało stworzenie. Znaczy, co twórcy mieli na celu tworząc właśnie takie coś. Możliwe, że. Znaczy, prawdopodobnie, przynajmniej tak ludzie spekulują, że było to coś na rodzaj. Jakby to powiedzieć, skrytki przed wrzodem, w której bohater mógł się przed nim schować, jeżeli mu uciekł na pewno odległość i on po tym już dawał spokój bohaterowi na chyba kilka dni, coś takiego było. W każdym razie szkoda, że to im się nie udało. Mogłoby to całkiem fajnie wyglądać. W sumie ciekawe jakby wyglądała seria Gothic, gdyby twórcy za każdym razem tworząc dany tytuł skończyli go w całości, bo jak zapewne nie wszyscy wiecie, Gothic 1 jak wyszedł, nie wyszedł w pełni, że tak powiem, stworzony takim, jakim go chcieli widzieć twórcy, ponieważ oczywiście Joe Wood nałożył swoje jakieś pierdoły, żeby jak najszybciej wydać, bo oczywiście kasa, to się dla nich tylko liczyło. Miał wyjść dodatek do Gothica 1, ale też nie wyszedł, ponieważ Joe Wood chciał już następną część, oczywiście kasa.
Bo jak wiecie, no nie zebraliby tak ogromnych pieniędzy z dodatku, jakie mogli zebrać z pełnoprawnego tytułu. Dobra, znaleźliśmy klucz w opuszczonym domu. Ten klucz jest do tego kufra. Chlebek, stołeczek. Dobra, prosty kufer. I tutaj będzie właśnie ta patelnia, uderza tak patelnia i słaby mikstura leczniczy. Weźmiemy sobie beczkę. Op. Tutaj też tak jak było tylko 3 przykładowo możemy pić z beczki. I regeneruje nam się życie. Ja nie pamiętam właśnie czy brzydzenie całe życie się regenerowało, czy tylko po troszku. I oczywiście są krwawe ślady znane dla serii Gothic, można z tego wywnioskować co się stało temu nie wiem, farmerowi, czy osobie, która zamieszkiwała ten dom. Możemy zagadać do Sari, powiedzieć, że mamy patelnię ogólnie i że dom jest opuszczony. Chyba od dawna nikogo tu nie było. Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. Oczywiście my już klucz zdobyliśmy, otworzyliśmy, więc możemy od razu odnośnie tego powiedzieć Sarze. I've opened the chest. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too, and we can pretend it's venison. Biorąc pod uwagę co ma Risen ogólnie związanego z serią Gothic, te wszystkie mechaniki żony, ile to daje? Punkty życia, many, życie. No niestety musimy wszystko osobno, ale to nie to samo co w Gothic 1, 2 czy Noc Kruka, że trzeba było smażyć dosłownie jedno mięsko osobno, każde. Tutaj możemy sobie wybrać ładowo 10 kurczaków, jeżeli mamy niestety 4, ale to się z czasem zmieni. Mówiąc szczerze, I think that's good. w Ryzenie 1 jedynie czego mi brakowało, żebym poczuł się dosłownie w 100% jakbym grał w Gothica, to dubbingu. Gdyby ta gra miała dubbing, to byłoby coś It's naprawdę not good. niesamowitego. Zapewne przeszedłbym ją nieraz, w sumie, no, na dobrą sprawę przeszedłem ją 2 razy, trzeci raz oczywiście z wami będzie, ale do tego jeszcze sporo nam zostało. No, brzmi. Tam ptaszki były? Mi się zdawało. Fajnie to wygląda. Oczywiście w grze też są jakieś tam sekrety, tak jak to w serii Gothic oczywiście było. Nie wiem, tam jest dużo rzeczy pochowanych, jakieś tam skrytki, inne pierdoły, które oczywiście wam pokażę. Nie wszystkie skrytki pamiętam, ale postaram wam się jak najwięcej tego pokazać. Dobra. Głodny sęp morski. To jest zmutowany gołąb, panie głodny sęp. Nie! Oż ty cholero, jedna! Teraz ci nie jest ze śmiechu, co? No. Kurczę, gdyby się wypogodziło, byłoby znacznie lepiej. Lubię, mówię szczerze, nieraz słyszę od jakichś znajomych, nieznajomych, czy tam gdzieś tam na forach, jak coś przeglądam. Ludzie nie znoszą grać w deszczu. Nie wiem czego, ja mówię szczerze, strasznie lubię grać jak pada. Ma to swój klimat, no. Miło jest zobaczyć w grze RPG, jak są różne przykładowo, nie wiem, znaczy pory roku, to jest za duże powiedzenie, ponieważ wątpię, żeby była gra, w której zmieniały się dynamicznie pory roku, o, może tak powiem, które nie są wywołane poprzez założenie twórców i jakby to powiedzieć, założenie twórców, może to złe słowo, no, które nie są wywołane przez uaktywnienie wątku fabularnego, o może tak, tylko są po prostu dynamicznym eventem. Tutaj mamy pierwszy grobowiec, który zaraz splądruje, ale najpierw pozabijamy ćwy grobowe. Nie będzie to trudne, to są naprawdę są dosyć łatwi przeciwnicy. Tutaj będzie pierwszy taki mini sekrecik, że tak powiem, z itemkami i jakimiś innymi pierdółkami. Dobra, no.
Ojojojoj, myślałem, że już ją zabiją. Ty cholero jadna. Jakie skupane, jakie cwane. Odcinki będą trwały, kurczę, minimum 20 minut, ludzicka. Minimum 20 minut na odcinek, ponieważ tak jak mówiłem, 100% pod każdym względem, a to jednak do czegoś zobowiązuje. Nie chcę wysyłać 10-minutowych odcinków, tak jak to robią niektórzy. Nie przeszkadza mi oglądanie takich materiałów, ale to zależy jeszcze, wiecie. No, czasem jest tak, że trzeba zrobić ten 10-minutowy odcinek z danej gry, no bo akurat kończymy jakiś tam rozdział czy coś i wiadomo, chcemy zacząć nowy rozdział nowym odcinkiem. Ale tak, wyryzanie to raczej nie będzie konieczne. Chyba że pod sam koniec gry. No to wtedy może się pojawić jakiś taki naprawdę krótszy odcinek. Ale tak, to normalnie to wątpię. Dobra, to wszystko zebrano. Zobaczmy sobie te ekwipunki, co ja tutaj mam. Mleczko, woda, HPD to dają, tak zapomniałem o tym. Maksymalna liczba punktów życia, zręczność plus 1. I chyba tyle. Ja sobie przełożę tutaj. Mana mi się raczej nie przyda. Punkty życia 30. Dobra, na razie to sobie tak zostawię, tylko sobie jeszcze coś podjem tutaj. Punkty życia, mana, to nie. Same punkty życia i mana. Dobra, mogą być te zielone liście, będziemy wpierdzielać trawę. No. Dobra. Pójdziemy pod skrytkę. Znaczy, skrytkę. Widzicie, o tutaj jest takie wejście. Hop. Tutaj jest, o właśnie, o. Złote monety tutaj są. Tarcza. Tutaj możemy też tarczę właśnie znaleźć. Pochodnie mamy. Ale to jeszcze nie koniec, tutaj jeszcze będzie jedna taka mała rzecz. O, złota moneta. No moneta, leczenie, tutaj mamy zwój. Te monety, dziesiątki tych monet leżą tutaj. Tutaj zatem chyba nic nie było. No, nic nie było. Pochodnie dali twórcy nie bez powodu, ponieważ osoby, które eksplorują w grach RPG, oczywiście eksplorowanie jest bardzo owocne w grach serii Gothic, no i Risen. Dzięki pochodni będziemy mogli sobie tutaj oświetlić co nieco. W sumie pochodni mogę dać na zero. Hop. Taki klimacik dosłownie w Gothicu w podziemiach. W Gothicu 1 w mieście orków. O. Tutaj jest zapadnia, ona się zaraz tutaj uaktywni, jeżeli tylko po niej przejdziemy. To już słychać śmy grobowe. O, hop, zeskoczę. Zawiesił się coś, chłopaczyna. Dobra. Znaczy ćma grobowa. Weź pochodnie. Tutaj mam pierwszy kufer i inkrutusowa. Aha! Inkrustowana skrzynia. No tak. Zapomniałem o tym powiedzieć. Będziemy mieli do czynienia w Risenie pod koniec gry z jaszczuroludźmi, tak samo jak to było w sumie w Gothicu. Oni będą naprawdę mocni, ale to zobaczycie w późniejszym etapie gry. I właśnie to są skrzynie po nich pozostawione. Taka mała ciekawostka, to jest jeden właśnie z grobowców tych jaszczuroludzi. Zawsze mi się podobał w tym momencie, gdy się kraty podnosiły, ten efekt taki, widzicie? Fajnie to wygląda. Dostaliśmy poszukiwacza przygód, osiągnięcie. Dobra, tutaj jeszcze grzybki. Czyżby to wszystko? Tak, to wszystko. Trzeba to ominąć, cholera.
Czekaj, jak klikniemy jeszcze raz 0, czy nam się schowa pochodnia, czy nie? Nie, on ją wyrzuci. Dobra, no. Nic się nie stało, damy sobie radę i bez tej pochodni. Jagódki, świetnie. Co to tam? A nie, to chmury ten, dobra, nieważne. Tutaj mamy pierwszy dom, w którym będzie oczywiście jakiś tam koleś, z którym zagadamy za chwilę, tylko rozprawię się z dzikiem. Z nim da się wygrać, od razu mówię, da się. Tylko trzeba będzie się trochę pobawić. No i sobie zarobię jeszcze jeden zapis na wypadek. Dobra, misiu, chodź zatańczyć. On ma spore obrażenia, już kurczę. Jest, udało się. Jak się go zaspamuje atakami, zaczniemy odskakiwać na lewo i prawo. No naprawdę, da się pokonać w ten sposób każdego potwora. O ile się ma refleks i mniej więcej wie, że jak one atakują, to naprawdę można pokonać każdego potwora. Znaczy, to nie to samo co w serii Gothic, ponieważ w serii Gothic przynajmniej w jedynce i dwójce, no nie bardzo dało się tak zrobić. Ale w Risenie mamy te odskoki, więc ułatwia to znacznie rozgrywkę. Dobra, tam za domem pamiętam, coś tam jeszcze chyba było. Zaraz zdobędziemy łuk. Serio ludziska, zaraz łuk zdobędziemy. Nie pamiętam, gdzieś zielony liść, nie wiem, czy coś tutaj było. A tak, tutaj były chyba dwa dziki. Lepiej tam nie iść. Przynajmniej na razie. Dobra, jak stoimy z czasem, ludziska? Sobie zerknę. Ło, jeszcze mamy trochę czasu. Tutaj jest ten koleś. Co tu robisz? Chęć spokojnie, nie jestem groźny, nie wiem, gdzie tak naprawdę jestem. Wsadzę za tam, bo... Dobra, może to. Whoa, keep calm. I'm no threat. I'm the one with the sword. And so I'll decide that, got it? Let's try again. What are you doing here? The boat I was on sank. I landed on the beach. So one of the crew survived the storms, eh? We'd heard it was just the Inquisitor. You don't look like you're with the Inquisition. I was a stowaway. On an Inquisition ship? You're lucky they didn't catch you and throw you overboard, or worse, turn you into one of them. Someone or something is looking out for you, and I ain't gonna mess with that. But don't stretch your luck. The White Robes catch you here, you'll be in trouble. If you want my advice, then find yourself a good weapon. You won't get far without one. There may be something around here. Have a look. Come back to me when you found something. Zawsze mi się podobał dialog z tym kolesiem. Nie wiem czego, ale zawsze miał to jakiś taki swój klimat, troszeczkę taki gotykowy. Dobra, klucz do skrzyni wchodząca z domu po drugiej stronie drogi. No. Pistola regeneracji. Dobra. W Risenie niestety 2, ani w Risenie 3 nie można otwierać kredensów. Szkoda. Wielka szkoda. Pistola lecznicza. I to chyba tutaj tyle. Damy się na górę po lepszy oręż. Rum, dobra, super. Będziemy mieli czym się narąbać. I tutaj dostajemy małą mapę wyspy. Strzały, bełty i miecz. Dobra, wykonaliśmy zadanie, zdobądź jakąś porządną broń. Ten miecz był lepszy od tego. Wymagane siły ma więcej, ale... Dobra, jest lepszy. Ten miecz jest identyczny praktycznie jak miecz z Gothic 3 z Miecz Bogów, który bohater dostaje na początku gry. Który jest w skrzyni bodajże, tak? Nie, jest w ekwipunku naszego bohatera. There's a girl came ashore with me. She's in an abandoned house to the south. South? Must be the old shipwrecker's house. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe.
taki to gra. I'm injured. So you are. There's a water barrel in the corner. Take a good drink and freshen up. You stink of seawater. You're planning on getting hurt again. You should get your hands on a few healing potions. Where can I find some? Well, they don't grow on trees. You'll have to find a trader for those. There are a few traders still around. Jakby to było, gdyby mikstury leśnicze rosły na drzewach. Dobra, zatroszczyliśmy się o Sarę. Ona o tym będzie pamiętała. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? What can you tell me about this place? What do you want to know? Wspomniałeś klasztor. Wygląda na to, że... Dobra, może to pierwsze. Looks like I'm going to be stuck here for a while. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha! Not round here at any rate. I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come inland. A few weeks ago I would have sent you to Harbour Town, but not anymore. Why not? It's full of Inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn White Robe cult at the monastery. I'm with the Don myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp. But freedom's freedom. I'd head to the swamp. See if the Don will take you in. Or try your luck in Harbour Town. Just stay away from the monastery. O, bo klasztor to takie zło. Przed chwilą pewnie minutę temu słyszeliście takie dwa pyknięcia. Ja wyciszyłem sobie mikrofon, ponieważ kichnąłem. Co Don ma mi do zaoferowania? Wspomniałeś klasztor, przedmioty jest bezpieczne i to... Dobra, może zacznijmy od samego początku. Czy miasto jest bezpieczne i co robi tam Inkwizycja? So is Harbour Town safe? What are the Inquisition doing there? Not much at the moment. There are still some of our boys in there. They might help you out. And that white robe lot probably won't bother you too much. I can show you the way, but believe me, you'd be better off at our camp. Wspomniałeś klasztor. You mentioned a monastery. What happens there? The last place you want to be. It's where the Inquisition train their recruits. Brainwash them. Stay well away from there. Co Don ma mi do zaoferowania? What's the Don got to offer me? Meat? Beer? A job? He might even train you as a fighter. You got a sword, after all. Most they'll let you have up at the monastery is a staff. Just a big stick. That's not a real weapon. Dobra, to na razie tyle. Nie wiem, gdzie się udam i jaką ścieżką podążę. Pokażę wam kolejną mini taką skrytkę. Dobra. O, tutaj jest takie wzniesienie, które musimy się spiąć. Tutaj nic nie ma. Jest jeszcze tutaj wyżej. Hop. Strzały, same strzały. Trochę strzał. I łuk, który zaraz założymy. Pokażę wam, jak się celuje z łuku. Raczej nic nie ubije. Kurczę, gdyby to było... gdyby był dzień, to byłby naprawdę ładny widok. Dobra, załóżmy łuk. Możemy sobie założyć łuk. No tak, żeby nam za bardzo życia nie stracić. O, dobra, udało się. Dobrze, ludziska. Jaką drogą mam pójść? Kurczę, nie wiem, czy pójść za Donem. Czyli tam za tymi niby bandytami, chociaż tak naprawdę oni pochodzili z miasta, tylko uciekli, ponieważ nie chcieli być pod władzą Inkwizycji. Czy pójść za... właśnie do klasztoru. Albo się samemu udać, albo dać się pobić i żeby mnie zabrali. Nie wiem. To należy do was. Mogę wam powiedzieć na razie tyle, że w przyszłym odcinku na pewno udamy się w dół na tamtą farmę, którą widzieliśmy z góry, tutaj na tą farmę, i na niej zrobimy parę zadań pobocznych, zanim udam się w jakiś konkretniejszy cel. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Trzymajcie się, do następnych materiałów. Cześć!